Witamy w programie News Jinx Today, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Kaboom City. Zapraszają Bug i Cliphead. Jak się macie, fani Kaboom? Zaczynamy dziś od wiadomości, która wstrząsnęła mieszkańcami miasta. Łączymy się z naszym korespondentem, aby dowiedzieć się, czy woda w mieście jest zagrożona. Tutaj Shakespeare, nadający spod zbiornika zaopatrującego miasto w wodę. Dziś rano ekipa złoczyńców Double Acid zagroziła, że zatruje zapasy wody pitnej. Rozmawiamy z kapitanem Justice, dowódcą policji. To byłoby poważne zagrożenie, gdyby złoczyńcy zatruli wodę. Całe miasto pogrążyłoby się w chaosie. Gdy dotarliśmy na miejsce zbrodni, Count Garlic właśnie zanieczyszczał jeden ze zbiorników, kąpiąc się w nim. Sprawił, że cała woda smakowała jak czosnek, a co gorsza, pływał w nim bez kąpielówek. Na szczęście nie kąpał się w zbiorniku z wodą przeznaczoną dla miasta, ale pływał w zbiorniku z wodą zgromadzoną dla Prison Island, gdzie jest pilnie strzeżone więzienie dla złoczyńców. Fuj, woda smakuje jak czosnek! Co za paskudztwo! Niech to tylko złapie tych, którzy są za to odpowiedzialni! A to jest to samo więzienie, do którego trafią te dwa łobuzy. Jak słyszycie, wodę z miejskich wodociągów można pić bezpiecznie. Oddaję głos do studia. I kolejna wiadomość. Odbyła się premiera długo wyczekiwanego filmu Potężne superwitaminy. Czuła historia dziecka opiekującego się swoim dziadkiem. Poznajmy opinię publiczności. To było straszne. To film grozy. Dziadek był przeziębiony, a wnuczek próbuje go wyleczyć i robi mu, och, sok z pomarańczy. Mi? Tak, ja też uważam, że ten film wcale nie był straszny. A teraz łączymy się z koncertem Heroes Rock Band. Zobaczymy, jak radzi sobie ich nowy główny wokalista Wonder C. Tak, niewątpliwie ma swój niepowtarzalny styl. Słucham? Chcesz zadać pytanie naszej publiczności? No to śmiało, Cliphead! Słyszeliście go! Jakim przedmiotem waszym zdaniem jest enigma? Kapeluszem? Peleryną? Znakiem zapytania? Przeczytamy wszystkie wasze odpowiedzi! Serdeczne pozdrowienia! Witamy w programie News Jinx Today, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Kaboom City. Zapraszają Bug i Cliphead. Jak się macie, fani Kaboom? Uwaga! Dzisiaj jest tu z nami wspaniały srebrny bohater Colt Frido. Witajcie, fani Kaboom. Na początek rozmowy muszę zadać pytanie o to, co chcemy wszyscy wiedzieć. Jak idzie rebelia bohaterów i czy uda im się odbić miasto z rąk złoczyńców, ha? To będzie trudne, ale... Chwileczkę! Wygląda na to, że coś się wydarzyło. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Tutaj Shakespeare sprzed banku centralnego. Otrzymaliśmy właśnie informację, że drużyna złoczyńców Dark Cleaners siłą wdarła się do środka banku. Ich plan był prosty, ale złośliwy. Wyszorowali całą podłogę banku i zostawili ją mokrą. Teraz superbohaterowie nie mogą wejść, dopóki... Już zostali zatrzymani! Już? Jak to się udało? Weszliśmy do środka i zadeptaliśmy mokrą podłogę, zostawiając ją całkowicie brudną. Czyli potem była całkiem upaćkana? Tak, ale spokojnie. Poprosimy sędziego, by częścią kary złoczyńców było dokładne wyszorowanie podłogi, żeby aż świeciła czystością. Jak widać, superbohaterowie ponownie powstrzymali siły zła. A teraz kontynuujemy wywiad z Colt Frido. Co myślisz na temat tego nieudanego napadu? No cóż, to jasne, że... Masz rację, Cliphead. Już znamy zwycięzców zimowego turnieju. Z przykrością informujemy, że zwycięzcami zawodów wrzucanie śnieżkami została drużyna złoczyńców Black Ice Team. A dobra wiadomość to, że jako zwycięzcy otrzymali wielki puchar od pierwszej nagrody i po chwili zostali przez nią zatrzymani za oszukiwanie. Niezły zwrot akcji, prawda, Colt Frido?
Tak, ale nie dajecie mi dojść do... Przykro mi, znów przerywam, ale... Klipet chce zadać pytanie naszym słuchaczom. Słyszeliście go. Czy Ron Ron jest dobry czy zły? Z jednej strony jest pupilem Mr. Kinga, ale z drugiej jest uroczy i ma białe oczy. Jakie jest wasze zdanie, Fani Kaboom? Ron Ron jest dobry czy zły? Przeczytamy wszystkie wasze odpowiedzi. Cold Frido, nasz program zbliża się do końca i nie zdążymy już porozmawiać. Czy masz ochotę przyjść do następnego programu? No tak. Serdeczne pozdrowienia! Witamy w programie Newsings Today, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Kaboom City. Zapraszają Mac i Cliphead. Jak się macie, Fani Kaboom? Zaczynamy od wiadomości dnia. Bohaterowie udaremnili nikczemny plan racera, kapitana drużyny Sunrise Bandit. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Tu Shakespeare. Jestem w centrum miasta. Już wiadomo, że podstępny plan racera, polegający na całkowitym zamrożeniu miasta, nie powiódł się. Prawda jest taka, że pomimo wielu wysiłków, udało mu się obniżyć temperaturę w mieście o 4 stopnie. Porażka pod każdym względem. Wygląda na to, że miasto prawie nie zauważyło próby zniszczenia go. Czy zauważył pan coś dziwnego? Właściwie to szkoda, bo było bardzo rzeźko. Na ulicach było tak, jakby ktoś włączył klimatyzację. Przyjemne uczucie, nie? Jest też z nami Flamespark, bohater, któremu udało się schwytać niebezpiecznego racera. No dobrze, Flamespark, jak udało się panu odkryć plan złoczyńcy? Czy użył pan swoich słynnych zdolności detektywistycznych? No więc... Uświadomiłem sobie, że dzieje się coś dziwnego. Bo nie mogłem zapalić ognia i... Poczułem się chory. Wtedy spojrzałem do góry i zobaczyłem racera na dachu budynku. Był tak skoncentrowany, że pomyślałem, że knuje coś złego. Był tak wyczerpany, że poddał się bez oporu. Tak, proszę, już nie mogę. Zabierz mnie do więzienia. Jestem taki zmęczony. Wykańcza mnie bycie złoczyńcą. To było... bardzo łatwe. Tylko, że jestem wrażliwy na zimno. Wrócę do łóżeczka i napiję się rosołku. Może poczuję się lepiej. Dziękuję, Flamespark. To wszystko. Oddaję głos do studia. Dziękuję, Shakespeare. Ja również musiałem dzisiaj rano założyć cieplutki sweterek, ale jak zwykle zwyciężyło dobro. Masz rację, Klipet. Wczoraj wieczorem został w końcu ujawniony zwycięzca trzeciej edycji Super Zings Masterchef. Zwycięzcą został Jean Van Chef, który wygrał swoim daniem z brokułów karmelizowanych w czarnej czekoladzie z lodami ze słodkiej gruszki. To jednak wywołało żywą polemikę. Rick Rotten, jeden z uczestników, pozwał program, ponieważ uważa wybór zwycięzcy za niesprawiedliwy. Co za oszustwo! Ci sędziowie się nie znają! Van Chef nie ma nawet pojęcia, jak dobierać składniki. Jego owoc był świeży! Okropne! Wyglądał tak błyszcząco i zdrowo! Ble, ble! Powinno być nieświeże mięso i zapach zepsutego jajka, a zamiast tego dodał brokuły! Masz rację, Klipet. Ja też nie chciałbym, żeby Rotten zaprosił mnie do domu na obiad. A teraz przechodzimy do działu kulturalnego. Po raz pierwszy bohater i złoczyńca wspólnie napisali książkę. Właśnie prezentują ją w bibliotece głównej Kaboom City. Przybyli tutaj, by przedstawić swoją książkę Bezpieczne kierowanie blasterjetem jest proste, jeśli wiesz jak. I moje pierwsze pytanie. Jaka jest najważniejsza norma bezpieczeństwa, której wszyscy musimy przestrzegać? Cześć, Kone. To wyjątkowo łatwe pytanie. Oczywiście należy przestrzegać znaków drogowych. No, niestety nie mogę się z tobą zgodzić, drogi Barry. Najważniejsze to zawsze nosić kask. Nie masz racji, szanowny kolego. Najważniejsze są znaki drogowe. Wcale nie. Kask ratuje życie. To może przejdziemy do następnego pytania. Mówię ci, że znaki. Kask. Może powinniśmy nieco ostudzić atmosferę. Stop. Przejście dla pieszych. Zakaz parkowania. Kask, kask, kask! Ograniczenie prędkości!
No cóż, wygląda na to, że policja Kaboom City właśnie przyjechała do biblioteki. Najwyraźniej sprawa się komplikuje i na tym kończymy nasz program. Do zoba... No tak, Klipet, zupełnie zapomniałem. A teraz czas na pytanie. Oddaję ci głos, Klip. Dokładnie tak, jaśniej się nie da. Gdybyś był Super Zingiem, kim wolałbyś być? Bohaterem czy złoczyńcą? Co wybieracie, fani Kaboom? Bohaterowie czy złoczyńcy? Przeczytamy wszystkie wasze odpowiedzi. Serdeczne pozdrowienia! Witamy w programie News Zings Today, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Kaboom City. Zapraszają Pak i Cliphead. Jak się macie, fani Kaboom? Okropne wieści, Clip! Team Rocket właśnie wtargnął do ratusza Kaboom City i wdał się w potyczkę z Flamesparkiem. Shakespen już jest na miejscu wydarzeń. Jesteśmy tu, Pak. Jak zwykle docieramy do źródła informacji przed innymi. Ponieważ kiedy coś się dzieje, Shakespen zawsze jest pierwszy na miejscu. Reporter naj... szybszy w Kaboom City... Huvern, co ty tu robisz? I co z walką? Już się skończyła. Wygrał Flamespark. Ja tu tylko sprzątam po tej katastrofie, jak zwykle. Wygląda na to, że już po wszystkim... I że przybyliśmy odrobinkę za późno. Oddaję głos do studia, Buck. Przykro mi. Dziękuję, Shakespen. Przechodzimy do wiadomości sportowych. Łączymy się na żywo z cotygodniowym meczem bohaterowie kontra złoczyńcy. Acid Crybaby jest przy piłce i zbliża się do bramki przeciwników. Fuj! Jedzie cebulą! Ale kawaler towarzystwa kawowego nigdy się nie cofa. Jakie to smutne! Stracimy gola, bo nie mogę! Przestać płakać! Zapłakany strzał! A jednak ją złapałem! Udało mi się! Jestem szczęśliwy! Co za obrona, Klip! Wygląda na to, że złoczyńcy jednak przegrają ten mecz. Przechodzimy do wiadomości telewizyjnych. Dzisiaj odbędzie się premiera nowego programu Kaboom Sam to Zrób. Mamy ekskluzywną zapowiedź. Witajcie, majsterkowicze z Kaboom! Dzisiaj pokażemy wam, jak zrobić taką ładną szafę. Przykro mi, Pinsy. Ale nie mogę, no nie mogę! To silniejsze ode mnie! Muszę to zrobić! Kolego, nie rób tego! Bo program nie możemy, chociaż chcemy! I to takie fajne i ja też chcę! Ojej, wygląda na to, że mamy jakieś problemy techniczne. Tak! Otrzymaliśmy informację, że program Kaboom Sam to Zrób znika z anteny. I jeśli w pobliżu znajduje się jakiś bohater, prosimy, by udał się do studia 2, zanim ci dwaj zniszczą cały budynek. To jasne, Klipet. Nadszedł czas na pytanie tygodnia. Sami słyszeliście. Czy myślicie, że Kitka Zoom stanie się potężniejsze od Enigmy? Jak myślicie, fani Kaboom? Przeczytamy wszystkie wasze odpowiedzi. Serdeczne pozdrowienia! Mi, mi.